Najgłośniejsze dziękuję oczywiście należy się wszystkim pracownikom służby zdrowia. A ja chciałabym także podziękować kurierom, bo to dzięki nim mam przesyłki, ciężko dzisiaj pracują. Chciałabym podziękować obcemu panu, którego spotkałam wczoraj przed sklepem i powiedział, że wszystko będzie dobrze. I wszystkim, którzy są po prostu życzliwi. Wszystkim moim bliskim i dalszym znajomym, mojej rodzinie, bo to dzięki wam cały czas trzymam się w pionie i zachowuję dobry nastrój, tak bardzo nam dzisiaj potrzebny. Witam bardzo gorąco i serdecznie, kłaniam się Gromi z tej strony. Kochani, dziękuję i już przede wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, całej służbie zdrowia, bo to właśnie im należą się ogromne brawa, ogromne dziękuję. Moje dziękuję wzbogacam jeszcze o utwór, instrumentalny utwór, który został napisany specjalnie właśnie dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Utwór Hope na pewno znajdziecie na YouTubie. Pozdrawiam. Dziękujemy naszej polskiej służbie zdrowia, która teraz ciężko pracuje i ratuje nasze życia. I ja chciałam też podziękować wszystkim, którzy byli zdyscyplinowani i zostali w domach, dzięki czemu teraz powoli odmrażamy system i zaczynamy wracać do normalności. A ja dorzucę dzięki dla naszych dzieciaków, które dają radę razem z nami w domu. Dziękujemy. Hej, tu Robert Kubica. W tym trudnym dla nas okresie myślę, że warto podkreślić i podziękować wszystkim osobom, którzy poświęcają swoją energię, czas, a też życie, którzy na co dzień pomagają zapotrzebowanym, pielęgniarze, lekarze, szpitale, różne instytucje, różne firmy, które połączyły się w walce z koronawirusem. To dzięki wam wszystkim, mam nadzieję, wyjdziemy z tej walki zwycięsko. Jeszcze raz bardzo dziękuję nie tylko w swoim imieniu, ale wszystkich ludzi, wszystkich Polaków. Wielkie dzięki. Tutaj Szymon Majewski i ja bardzo chciałem podziękować wszystkim panom i paniom listonoszkom, wszystkim tym, którzy przynoszą listy, szczególnie mojemu panu listonoszowi. Zawsze mnie to wzrusza, bo pan listonosz, mimo tego, co się dzieje na świecie, dostarcza mi te polecone, nawet jak to jest na przykład mandat i za złe parkowanie, to w tym czasie ze względu na niego jestem w stanie jakoś przyjąć to nawet z uśmiechem. Serdecznie pozdrawiam, bo to ciężka praca i oni, że tak powiem, muszą być w kontakcie z innymi. Także hołd dla ich ciężkiej pracy. Serdeczne pozdrowienia dla listonoszy. Dziękuję mojej przyjaciółce z liceum, Dorocie Piramidowicz, za to, że naprowadziła mnie na pewien artykuł Olgi Tokarczuk o pandemii. Jej samej również dziękuję, która doprowadziła mnie z kolei do napisania piosenki w tym czasie trudnym. Dziękuję. Dziękuję i już. Drogi przechodniu, dziękuję ci za to, że dzisiaj, kiedy mijałem cię na chodniku, uśmiechnąłeś się oczami, twarzą zasłoniętą maseczką i zrobiłeś odstęp, taki jaki powinien być. Pozostańmy sobie życzliwi, my wszyscy, a ja tobie, dzisiaj spotkanemu i temu, którego spotkam jutro, dziękuję i już. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy pilnują, żebym nie dotykał twarzy. Dziękuję i już. Bardzo dziękuję pani w sklepie spożywczym, tutaj obok mnie, na rogu, która co chwila przemywa podłogę, po każdym kliencie dezynfekuje czytnik kart i przeciera ladę. To są takie trzy mało spektakularne czynności, które mogą ratować życie. Dziękuję i już. A ja chciałbym podziękować wszystkim ratownikom medycznym, którzy są zawsze pierwsi na miejscu, a często się o nich zapomina i pomija, więc z całego serducha dziękuję i już. Chcę bardzo serdecznie i z głębi serca podziękować wszystkim tym, którzy w tych trudnych czasach obniżają czynsze swoim najemcom. Dziękuję to dzisiaj jedno z najważniejszych słów. Dlatego nieustająco dziękuję służbie zdrowia za to, że walczy o nasze zdrowie i życie. Dziękuję też panu listonoszowi, dziękuję panu w warzywniaku za świeże warzywa i dziękuję też pani w piekarni za to, że zawsze jest świeży, bezglutenowy chleb. Dziękuję wam. Dziękuję. I już. Bardzo mocno chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom szkół i przedszkoli za to, że dbają o edukację naszych dzieciaków, wysyłają codziennie zajęcia, dbają o ich systematyczność i brak nudy na kwarantannie, a ja prywatnie chciałbym podziękować paniom z przedszkola mojej córki, które codziennie kontaktują się osobiście z dziećmi, wysyłając im mnóstwo uśmiechu i radości. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję. Pozdrawiam. Chciałem podziękować wszystkim dzielnym rodzicom, którzy po pierwsze zdalnie pracują z domu, a przy okazji muszą się opiekować swoimi dzieciakami. To jest jedno. Dwa,
muszą z nimi odrabiać lekcje, muszą z nimi robić lekcje WF-u, to akurat na co dzień robią. Bądźcie dzielni, wytrwajcie, podziwiam was, siebie trochę też. Kochani, pamiętajmy też o wszystkich pracownikach, których obowiązki wymagają ciągłego kontaktu z ludźmi. Na pierwszej linii frontu oczywiście są sprzedawcy, dzięki którym możemy na spokojnie zrobić zakupy. Dziękuję i już. Witajcie, nazywam się Anka Mucha i chciałabym podziękować dziadkom. Swoim, ale także każdemu innemu dziadkowi, babci, którzy w tej chwili mnie słuchają i siedzą w domu. Dziękuję dziadku, dziękuję babciu za to, że jesteście bezpieczni i nie muszę się o was martwić bardziej niż jest to konieczne. Całuję. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałabym podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy pomagają robić zakupy osobom starszym, które nie powinny, nie mogą wychodzić z domu w czasie izolacji. Jesteście wspaniali, wielkie ukłony w waszą stronę. Dziękuję i już. Dziękuję tym, którzy pomagają osobom starszym albo tym, które pozostały w domu w opiece nad zwierzętami. To taka mała rzecz, a duża frajda nie tylko dla psa, ale i ulga dla jego opiekuna. Co nie? Dzień dobry, z tej strony Magda Bereda. Ja chciałam podziękować wszystkim tym, którzy potrafią w tym trudnym dla nas czasie się uśmiechnąć, a co więcej potrafią podzielić się tym uśmiechem z innymi. No i zarażają miłością, więc niech tylko ta miłość będzie zaraźliwa. Ściskam mocno, dziękuję i już. Cześć wszystkim, z tej strony Jan Komasa. Chciałem bardzo podziękować wszystkim ludziom pracującym na pierwszej linii frontu, można powiedzieć, ale całkiem serio, dzięki temu, że wy pracujecie, wy lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, listonosze, kurierzy, sprzedawczynie, sprzedawcy. Dzięki temu, że wy pracujecie, my możemy być w domach dzięki wam. Dziękuję Panu Bogu za to, że dopomógł mi zrealizować mój ostatni film w dobie koronawirusa. Odbyło się to przy modlitwie wielu ludzi, ale bez pomocy Pana Boga byłoby to absolutnie niemożliwe i wywaliłoby się wiele, wiele, wiele razy. Dziękuję i już. Dziękuję wszystkim artystom za koncerty z ich domów, czy też czytanie książek. A ty? Komu chcesz podziękować? Ja chciałbym podziękować wszystkim bohaterom swoich własnych domów, tym, którzy w tych trudnych czasach dbają o swoje domy, o swoje rodziny, zajmują się dziećmi. Ja jestem szczęściarzem, dlatego że z taką bohaterką mieszkam. Aneta, moja partnerka, dziękuję ci za to. Właśnie za to. I już. Przyłączając się do akcji Radia Z, serdecznie dziękuję nauczycielom, którzy każdego dnia przez kilka godzin dziennie prowadzą dla dzieci, dla klasy lekcje online. Te lekcje to nie tylko nauka, ale dbałość o lepsze samopoczucie dzieci, o ich dobrą energię, o możliwość zobaczenia się i spotkania razem z całą klasą i z nauczycielami. Dziękuję i już. Dziękujemy i już. Z tej strony Nergal. W związku z moim udziałem w programie Niezły Pacjent Figura chciałem, bo bardzo ważną rozmowę mieliśmy, więc przy okazji tej rozmowy chciałem podziękować przede wszystkim swoim rodzicom w tym okresie. Przede wszystkim, że są, że cały czas wspierają siebie nawzajem i wspierają mnie. Cieszę się, że mam z nimi więcej czasu, paradoksalnie, i więcej kontaktu w tym trudnym okresie. Dlatego za to chciałem bardzo podziękować. Kocham was. Witam, nazywam się Michał Figurski. Chciałem podziękować komuś, kto uratował mi życie w trakcie ostatnich tygodni pandemii, epidemii, kwarantanny. I tym kimś jest, proszę państwa, moja rodzina. Moja Magdusia, mój Stasio, moja Sonisia, moja mama, moja siostra, mój pies Ciubaka i mój kot Benek. To dzięki nim czuję się bezpieczny, czuję się zdrowy, czuję się silny, czuję się szczęśliwy i nie czuję wcale żadnego strachu, lęku, depresji. Jestem po prostu bezpieczny w domu, który tworzą moi najbliżsi, to im chciałem bardzo serdecznie podziękować.